To dla mnie ważne. Jako autor wynajmuję AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie redakcji Voice House. Ze studia Voice House seria podcastów World in Brief. Katastrofalne powodzie w Hiszpanii. Gwałtowne ulewy wywołane przez zjawisko pogodowe Dana przetoczyły się przez południową i wschodnią część kraju. Najgorzej jest w Walencji. W ciągu 8 godzin spadło tam prawie 500 litrów wody na metr kwadratowy. To więcej niż średnia opadów w skali roku. Tak silne ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznych, które zalały część miejscowości w regionie. Niektóre z nich były całkowicie odcięte od świata. Nie żyje ponad 200 osób. Według lokalnych władz ta liczba może wzrosnąć. Wciąż wielu mieszkańców jest zaginionych. Ponad 150 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. W Walencji zamknięto szkoły i tymczasowo wstrzymano ruch lotniczy, morski i drogowy. W regionie Andaluzji wykoleił się pociąg z ponad 270 pasażerami. Władze powołały komitet kryzysowy, a w całym kraju ogłoszono żałobę narodową. W niedzielę mieszkańcy miasta Paiporta, poważnie zniszczonego przez niedawną powódź, obrzucili błotem króla i królową Hiszpanii, którzy odwiedzili zniszczony region wraz z premierem i szefem Walencji. Mieszkańcy zarzucili władzom, że nikt nie ostrzegł ich o nadchodzącym kataklizmie. Obecne powodzie to najpoważniejsza klęska żywiołowa w Hiszpanii od 1973 roku. Parlament Izraela zakazał na terenie kraju działalności UNRWA, agencji ONZ, do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Deputowani motywują decyzję zaangażowaniem grupy 12 pracowników agencji w atak na Izrael z 7 października 2023 roku. Część personelu UNRWA miała też zasilić szeregi Hamasu. Szef agencji stwierdził, że decyzja jest sprzeczna ze statutem ONZ i narusza prawo międzynarodowe. Z kolei zachodni sojusznicy Izraela, w tym USA, wyrazili obawy o drastyczne pogorszenie sytuacji w Strefie Gazy. Amerykański departament zagroził też Izraelowi potencjalnymi konsekwencjami. We have made quite clear to the government of Israel that we are deeply concerned by this proposed legislation. Passage of this legislation could have implications under US law. UNRWA to jedna z najważniejszych organizacji pomocowych w Palestynie. Od 70 lat zapewnia jej mieszkańcom niezbędną pomoc, opiekę medyczną i edukację. Obecnie odgrywa dużą rolę w niesieniu pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy. W wojnie Hamasu z Izraelem UNRWA straciła ponad 220 pracowników. Na ostatniej prostej klimat wyścigu prezydenckiego w USA zaostrza się. Kandydaci i wspierające ich gwiazdy zaczęli wprost obrażać wyborców. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. To słowa prawicowego komika, wypowiedziane podczas oficjalnego wiecu Donalda Trumpa. Sztab wyborczy Republikanów od razu się od nich odciął. Jednak sam Trump nazwał wiec festiwalem miłości. Tymczasem sondaże wskazują, że głosy Portorykańczyków mogą zadecydować o wyniku wyborów. Niestety z perspektywy demokratów do słów komika odniósł się też Joe Biden. Jedyne śmieci, jakie widzę, to jego zwolennicy, stwierdził urzędujący prezydent, mówiąc o wyborcach Trumpa. To odbiło się na sondażach. Do tej pory swój głos oddało ponad 70 milionów Amerykanów, czyli mniej więcej połowa. Decydujący dzień to 5 listopada. Wygląda na to, że Mołdawia oparła się rosyjskim wpływom i próbie zmiany wyniku wyborów prezydenckich. W niedzielę w Mołdawii była druga tura głosowania. Urzędująca prezydent Maia Sandu uzyskała przewagę 55% głosów po przeliczeniu wyników w sprawie 100% komisji wyborczych. Dzisiaj ocaliliście Mołdawię, powiedziała Sandu, zwracając się do wyborców. Obiecała dążenie do integracji z Unią Europejską mimo prorosyjskiej kampanii jej przeciwnika Aleksandra Stoyanoglo. Przed wyborami obserwatorzy ostrzegali przed ingerencją Rosji, oskarżając ją o kupowanie głosów i kampanie dezinformacyjne, co miało na celu destabilizację demokracji. Co ważne, Sandu wygrała dzięki olbrzymiej frekwencji mołdawskiej diaspory. W kraju zwyciężył prorosyjski Stoyanoglo. W ostatnim tygodniu października Rosja przerzuciła na tereny w pobliżu granicy z Ukrainą ponad 7 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, przekazał wywiad wojskowy w Kijowie. Żołnierze dostali rosyjską broń i wyposażenie. Już na początku listopada władze ukraińskie poinformowały, że pierwsi wojskowi z Korei Północnej znaleźli się pod ukraińskim ostrzałem w obwodzie kurskim. W Rosji stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy koreańskich, z czego 8 tysięcy znajduje się w obwodzie kurskim. Korea Południowa szacuje
pokazuje, że Pjongjang może wysłać do 12 tysięcy żołnierzy, poinformował sekretarz obrony USA. Prezydent Ukrainy wezwał zachodnich sojuszników do działania. Wiemy, gdzie stacjonują wojska Korei Północnej w Rosji, napisał na portalu X. Moglibyśmy działać zapobiegawczo, gdybyśmy mieli broń dalekiego zasięgu, jednak Ameryka, Wielka Brytania i Niemcy obserwują, podkreślił Zełenski. To było World in Brief od Voice House. Głosem Jarosława Kuźniara czytała sztuczna inteligencja.